Moi drodzy, rozpoczynamy nową serię, niezobowiązującą w sumie serię na kanale, a mianowicie Diablo 4. Seria o tyle dziwna, ponieważ Diablo 4 miało premierę już dość dawno temu, ale uparcie twierdziłem, że w końcu trafi do Game Passa, więc nie kupywałem i w tej chwili mam ochotę w końcu zacząć. Dla wyjadaczy gry, nie zaczynamy w sezonie. Cel serii to po prostu przejść kampanię. Czy będę sobie grać w jakieś sezony i tam bardziej głupać, to sobie zobaczę. Ale w ramach serii przejdziemy po prostu kampanię. Serdecznie zapraszam. Teraz podstawowe pytanie, kim byśmy chcieli zagrać? Aż się prosi, żeby zagrać czarodziejką. Niech będzie. O, możemy płeć zmienić. No to dajmy gościa. Włosy? Włosy? O, są włosy. Włosy czarne, będzie przypominać mnie. Nie ma normalnych? Dobra, te są najnormalniejsze. Wędrowny banita. O! Delikatny zarost. Ja wiecznie zarośnięty jestem, to też będzie pasować. Akcesoria. Nie, akcesoria sobie darujemy. Pomnij kampanię. A ja nie chcę. Ja chcę. Normalnie chcę zagrać. Losujmy. Sąptaj. I... O, może być, czarodziejsko brzmi. O, może to w takim razie tak, to będzie pasować. Ale jedziemy od razu trudniejszym. Takie podejście powinno też nam zapewnić pewien spokój. Tu jest dużo elementów online'owych. Sanktuarium nie było przeznaczone ludzkości. Miało być schronieniem przed wojną pomiędzy niebiosami i piekłami. A stało się kolejnym polem bitwy dla wiecznego konfliktu. Tajemniczy Horadrimowie dbali o bezpieczeństwo śmiertelników. Ale ich wiedza i potęga to melodia przeszłości, a stwórcy sanktuarium powrócili, aby upomnieć się o swoje. Oto historia ich upadku. Coś oszczepiło go. Ją. Ty,
Powinienem poszukać lepszego schronienia, zanim całkiem zamarznę. Właściwie zaczarodziej. Ogień wyczaruj. Coś tu mamy już. Cyk. A możemy już coś zacząć. Okej. Okay. Jak tu zimno, to może faktycznie w ten ogień. Dajmy ogień. Rozumiem, że to jest jakaś podstawowa umiejętność, która pozwoli nam ładować też manę. No jest na pewno mroczny. Droga jest zablokowana. Powinna być przejezdna, gdy minie śnieżyca. Jest na pewno mroczniej niż w trójce. Choć wbrew temu, co ludzie narzekali, mi się w trójkę akurat dobrze grało. Co tu jest? Coś niby jest, ale tego nie widać. Park. Z chęcią bym znalazł coś do ubrania się. A to może za wcześnie jeszcze. Widzę, też muszę popracować. W międzyczasie też będę musiał rozkminić mniej więcej, po jakich etapach dzielić odcinki, nie? Bo tu może to być dość ciekawe. No, chyba najlepiej będzie tak, żeby jakiegoś questa nie dzielić na pół, tylko zgodnie z questem kończyć. Kolejne Nobis. Opuszczone miasteczko. Demony! Wszędzie demony! Kły! Szpony w ciemności! Ugryzł mnie! Uważaj! Całkiem zwariował! Dobra. Siema. Co się tutaj dzieje? A co ci do tego? Cicho już, Oswen. Przepraszam, wędrowcze. Przybywasz w trudnych czasach. Tego wariata przywiało tutaj nie wiadomo skąd i od razu zaczął sprawiać problemy. Demony wypełzają z ruin, żeby nas zabić, pozabijać nas wszystkich! Ruiny? O czym on mówi? Chyba wiem, o co chodzi. Chodź, wszystko ci wyjaśnię. Takim Tristan wieje. W ruinach na północ stąd czai się zło. Ten nieszczęsny mnich musiał się tam zapuścić.
Nawet taki święty mąż jak on postradał zmysły przez to, co tam zobaczył. Sprowadziłam je z Kiowosadu. O. Ile ja kasy już mam? Czyżby kasa się szerwała, bo przyznam, tam zagrałem z godzinę z synem kawałek. Tam w sezonie. Ale co do kampanii, to tak niewiele. To niby lepsze, to ciach. To niby też lepsze, to ciach. Fajnie, tu. Coś jeszcze chciałem zobaczyć. To. A. Ogień ładnie się pali. Ale jeszcze chwilę przypilnuję. No wiesz, co by nie zgasł. Słucham! Mówiłeś coś? Mam lekarstwa, jeśli coś ci dolega. Jeśli Dewmir zajmuje całe miejsce przy palenisku, wystarczy mu porządnie przypieprzyć. Okej, zapamiętam. Dobra, może najpierw pogadajmy. Jestem taki trochę wszędobylski gracz, więc będę tu starał się wypytać wszystkich o wszystko. W końcu jakieś skronienie przed śnieżycą. Przepraszam, trochę tu ciasno. Ciasno. Lepsze to niż jaskinia. Ale własno. Co możesz mi powiedzieć o miejscowych? Elenta jest nieco przygłucha od zeszłej zimy. Musisz mówić trochę głośniej. Co to za miejsce? No. To miasteczko, jak ich wiele, ale to dom. A co z mnichem? Zrobimy dla niego wszystko, co w naszej mocy. Na razie jednak będziemy musieli trzymać go w szopie. W końcu próbował odgryźć Oswenowi palce. Okej, nie jest tu bezpiecznie. Mógłbyś ochronić nas przed tym, co tam siedzi? Nie mamy się do kogo zwrócić. Jeśli w mroku tych ruin rzeczywiście czai się zło, wyciągnę je na światło dzienne. Naprawdę? O, dzięki ci. O! Poziom. Ale łupo. Sklep oczywiście się świeci. Tu. Co możemy? Możemy dodać kolejny poziom wiązki, albo ją jakoś rozwinąć. O, przebija. Podoba mi się przebijanie. Jak ma, będzie dużo przeciwników, to może być skuteczne. Czyli raz strzela, a druga już poleci, tak jakby, nie? O, skryta dostał. Ale śnieżyca. O, coś tam leciało. Jaki misiek. Materiały jakieś zbierane, dobra. Będzie ulepszanko. Rękawice. Czy one się zakładają automatycznie? Zobaczmy. Nie zakładają się, a szkoda. Jest puste miejsce, mogłoby się od razu wbijać. Rączki będzie cieplej.
Swoją drogą. Fajny klimat jest taki ciężki z tymi górami. Tle. Podoba mi się. Wejdźmy najpierw może na górę. Dzwonnica. Tunika. Scyzoryk. Na razie proste rzeczy, no więc głównie atak, ale jest lepszy. Lepszy pancerz. Chętnie. Bo wszystko ma położenie na wyglądzie. Dobra. Szukaj głębie ruin. Dobrze, chociaż kasa się automatycznie podnosi. Znaczy nie do końca automatycznie, bo trzeba podejść. Ale że nie trzeba klikać. Kolejny poziom. Zobaczmy, co jeszcze możemy zrobić. O, albo to, rozumiem. Ognista wiązka. Zwiększa zadawane przez ciebie obrażenia od podpalenia o 25% na 3 sekundy. Generuje 2 punkty many. A tu się też coś zrobiło. O. Spopielenie. O, niezłe. Tak zrobimy. Jeżeli rozumiem, to jest taka fajna umiejętność, jak była w dwójce. Puszczamy lodową kulę przed siebie. O tak. Ale to był wysokopoziomowy czar jakiś tam. Nice. A, moi drodzy. Podpowiadać? Można. Spoilerować? To wolałbym nie. Bo jednak nie znam tej historii do końca. No wiem oczywiście, na czym polega, że będzie Lilith i Inarius. Trailery widziałem. Ale udało mi się naprawdę, że tak powiem, odciąć trochę od tego i chciałbym odkryć tą kampanię razem z wami. Patrzmy te buciki. Demony. Ale go beczka łupła. Jak ja tęskniłem za takimi dungeonami. Yeah.
Przebija się dobrze. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Nowe rękawice. Na razie bierzemy wszystko, nie? Dobra, wyprzy pancerz. Później będziemy się bawić w wybieranie przedmiotów. W zwykłej kampanii też nie ma co liczyć na nie wiadomo jakie buildy. Plus 2 punkty do maksymalnego zdrowia. No bierzemy. Zawsze to więcej żyćka, nie? Zobaczmy, czy ktoś tu nie łazi. Tam coś, ktoś mlaszcze. Kiedy jesteś w pełni sił, wybuch zamarniętej kuli zadaje obrażenie. O! Podoba mi się. Czyli przydałoby się ten HP Regen jakiś, żeby przywracać się do tych pełni sił. O, plus 2 zdrowia przy trafieniu, jak na zawołanie. Piekielne korytarze. Jakieś wypalone znaki. Się rzuciły? Siska? Czasu, żeby to przygotować. Zlurowało ich. A tam jak się tam ukrył? Ten ogień to co? To jest jego jakiś afik, że on ogniem potrafi atakować? Odsłonięcie? Oho. Mana Regen też dobry. Może wróćmy tu. Tak.
Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Gincie. Upadli. Swoją drogą są zupełnie ten. Od nowa stworzeni, to widać. Okej, to wygląda jakby to prowadziło. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. W celu naszej podróży, to się trochę cofniemy. Nie powinno mu być już zimno. Co my tu mamy? Jest jakiś ziomek. Ofiara raczej. Coś tu jeszcze mamy? Zanim go tkniemy, tu na pewno coś się będzie działo. Krąg. Oho. O, unik chciałem zrobić. Ja jestem jeszcze. Jestem jeszcze gotowy. No, co za kolo? Jestem jeszcze gotowy. No nie. Pięcie. Dobra. Ja tu widzę, że tu lekko z maną nie będzie. Ej, bo wyszedłem stąd. Da się wejść tam z powrotem? O shit. O, inteligencja. No to jest coś. Jesteśmy magiem, ta inteligencja by nam się przydała. No dość blisko wróciliśmy. O tak, ta melodia. I myślę, że tą melodią zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja oczywiście zachęcam do jego oceny, także komentarza, może subskrypcji. No i widzimy się w kolejnym, na który serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. Cześć.